Kilka słów na temat tej właśnie pomocy. To, co wspomniałem. Każdy chrześcijanin ma ogromną, ogromną przed Bogiem odpowiedzialność. Jeżeli cokolwiek złego się dzieje, czy to w rodzinie, czy widzisz, że coś złego jest, największą wartością jest ofiara mszy świętej, ale to też nie róbcie na tej zasadzie, że każdego stać 10 czy 20 dolarów położyć, bo to nie o to chodzi. Tylko ty masz wziąć udział w tej mszy świętej. Ja wiem, że wiele osób jest poranionych, bo siedzimy na gruzach rodzin, które budowaliśmy, dlatego trzeba je ratować. Nawet to, co jest, te strzępy, nie mogą korzystać z życia sakramentalnego. No to przepość. Przepość 1, 2, 3 dni i za te przepuszczone pieniądze zamów ofiarę mszy świętej. Za tego człowieka, za swoją rodzinę, jak się źle dzieje. Włącz, to jest prawdziwa twoja jałmużna postna, kiedy ty odmawiając sobie jedzenia, zamawiasz mszę świętą, czy dajesz na dobry cel, czy to na biednego. To jest prawdziwa jałmużna postna. Jeżeli ty teraz nie możesz przyjąć komunii świętej, ale przepościć możesz, możesz mszę świętą zamówić. Nie możesz przyjąć komunii świętej, ale możesz uklęknąć i powiedzieć: Panie Jezu, ja wiem, życie moje się powykręcało. Nie mogę, ale są konsekwencje, są już dzieci. Jedne cierpią z tego powodu, drugie też. Przyjdź do mojego serca. Chciałbym, chciałabym to uregulować, ale nie mogę. Przyjdź, przyjmuję Cię duchowo. Wierzę, że Ty możesz uczynić wszystko. Przemień moje serce. Daj mi siłę, żebym to, co mimo wszystko jest chore, umiał naprawiać. Żebym w tym się mógł odnaleźć. Ty mi pokaż, jak to wszystko zaradzić. To jest przyjmowanie duchowe Komunii Świętej. Przyjmuję Ciebie i wierzę, że dasz mi moc. Prawda? Wartość postu, każdego postu i modlitwy matki i ojca nad dzieckiem ma ogromne znaczenie i siłę i moc. Pan Jezus powiedział, pamiętajcie, niektóre przypadki to tylko postem i modlitwą. Oczywiście spowiedź święta, odprawiona za kogoś z bliskich. Mam świadectwa osób, które odprawiły generalną spowiedź, ofiarowując za swoją rodzinę, bo były poranione, chodzili do wróżek, do magów i matka zrobiła rachunek sumienia z całego życia. Dzieci zaklinały się matki, nie chciały jej znać. I już na trasie dostałem świadectwo, proszę księdza, odprawiłam, jak ksiądz powiedział, i wierzę, że to był cud, bo oboje dzieci się odezwało. Dostałem piękne listy na imieniny po kilku latach. Ja wierzę w moc postu i modlitwy rodziców, kochani. Oczywiście, kto nie może do spowiedzi, przecież może akt żalu wzbudzić. Może. Jeżeli nie możesz żałować za grzechy, to żałuj, że nie możesz żałować chociaż. Jak kogoś nie stać, żeby żałował za grzechy, to żałuj, że nie możesz żałować. Jak już nie możesz żałować za grzechy. To jest też skuteczne. Pan Bóg da ci dar żalu. Oczywiście. Modlitwa różańcowa, co wspomniałem. Bomba atomowa na diabła. Bomba atomowa na diabła. Dosłownie. Jeżeli w domu będziesz odmawiał różaniec, są objawienia, które mówią, że Matka Boża obiecała, że jeżeli rodzina modli się razem, to nawet w wieczności będzie razem. Ci, którzy modlą się razem we wspólnocie, nawet tam po drugiej stronie będą razem. Relacja macierzyństwa, ojcowstwa się nie kończy, się wypełnia. To są cudowne dary, sakramentalia. Różaniec rodzinny. Oczywiście na początku jest trudno. Pamiętam takie świadectwo jakiegoś Jaśka czy kogoś, to było gdzieś spod Zakopanego on był. To było świadectwo w telewizji. I pamiętam, redaktor podchodzi do niego, on 8 dzieci miał i pyta go, no jak wy sobie z tą całą dziadką, mówi, radzicie? A klękomy do różańca, mówi, bieremy różaniec, mówi, odmówiamy każdy po swoim, a potem to już jakoś idzie. I ten teraz więcej mu nie powiedział i musiało to w telewizji lecieć, że zaczynają od różańca, a wszyscy klękomy, mówi. I się okazuje, na początku są problemy, ale potem przyjdzie błogosławieństwo. Na początku diabeł będzie przeszkadzał. Kochani, szatan, jeżeli widzi, że człowiek czyni zło, to ci będzie pomagał w złu jeszcze. Zauważcie, jeżeli małżonkowie na przykład żyją bez ślubu kościelnego, a nie mają przeszkody, znam takie sytuacje, 20 lat żyli bez ślubu kościelnego, sielankowe małżeństwo, aż w końcu no, ktoś ich przekonał, no weźcie ten ślub kościelny, bo nie mieli w ogóle przeszkody, ale oni tak sobie żyli, no tak, nie wiadomo czy to, no ale tak sobie. I co się okazuje? Wzięli ślub i za 3 miesiące rodzina się rozpadła. Jak chcesz się nawrócić, to co wam mówiłem, jak w złu jesteś, szatan chroni cię nawet.
Ale kiedy chcesz zerwać z tym złem, zaczynają się problemy. I wiele takich przykładów można by podać. Żyli bez sielanka. Wydawało się idealna rodzina. Tak, no bo cały czas gdzieś jest sprzeczność. Fundamentalna sprzeczność w prawie Bożym. I to wystarczy. Nie musisz łamać następnego przykazania. Wystarczy, że jedno. Wystarczy. Kochani, modlitwy przez moc ran Chrystusa, świętych Jego ran, litania do krwi Chrystusa Pana. Poza tym modlitwy przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Ona zmiażdżyła głowę szatana. Dosłownie stajcie pod krzyżem Chrystusa. To, co ja wam pokazuję. Stanąć pod krzyżem oczyma serca, wyobraźni. Powiedzieć: Matko Najświętsza, staję obok Ciebie i chcę wsłuchać się w słowa Twojego Syna. Niewiasto, oto Twój Syn, Twoje dziecko. Dziecko, to jest Twoja Matka. Matko Najświętsza, schroń mnie w Twoim niepokalanym sercu, mnie, moją rodzinę. Tam jest jedyne miejsce, gdzie szatan nigdy nie miał władzy. I weź ten różaniec w rękę, trzymaj ją i rozkaż jako matka. W imię Chrystusa rozkazuję Ci, szatanie, odejdź od mojej rodziny, od mojego dziecka. Panie Jezu, to Ciebie zaprosiłam do mojej rodziny. To Ty bądź Panem w moim domu. To Ty jesteś tym, ku któremu chcę kierować moje serce. I módl się, trzymaj ją za rękę. Zobaczysz, masz władzę dosłownie nad złem. Poza tym modlitwy do świętego Józefa, pogromcy duchów piekielnych. On jest stróżem domu nazaretańskiego. Powinien być stróżem Twojego domu. Dodatkowo oczywiście modlitwa do Michała Archanioła, przywódca niebieskiego wojska. Pierwsza lekcja, którą omawialiśmy, bunt. To on trzyma duchy niebieskie zbuntowane na smyczy, na łańcuchu. Jak Ty przywołujesz jego wstawiennictwa, to dosłownie miażdży demony. On ma władzę nad demonami. Jest malowany jako młodzieniec, jako dziecko trzymające na smyczy tą bestię, depcząc jej głowę. Oczywiście modlitwy przez wstawiennictwo Michała Archanioła są bardzo skuteczne wszystkie, ale ta najskuteczniejsza napisana przez papieża Leona XIII. Zamknijmy oczy i powtarzajcie za mną słowa modlitwy. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. To jest mały egzorcyzm, który bardzo jest skuteczny, kiedy odmawiamy tę modlitwę w intencji naszych dzieci, naszych domów. Najmilsi, modlitwy do aniołów stróżów. Anioł stróż to nie jest taki aniołek, którego malują dzieciom i macha skrzydełkami. To jest nasz przyjaciel nieba. To jest ten, który ma nas chronić. Jak my przyzywamy aniołów stróżów, to oni mają możliwość ingerowania. To my chcemy, żeby oni nam pomagali. Oni wtedy mogą ingerować w nasze życie, dosłownie. Modlitwa do anioła stróża dziecka. Jeżeli nie możesz z dzieckiem porozmawiać, najpierw zrób nabożeństwo do anioła stróża. Nowenny, czyli 9 dni módl się do anioła stróża, jeżeli jest bardzo źle, czy do kogoś ze świętych. Nowenny to jest 9 kolejnych dni. Oddaj cześć świętym patronom, a potem idź rozmawiaj z mężem, czy z dzieckiem, czyli módl się do świętego anioła, jego proś o pomoc, anioła stróża, a zobaczysz, że będzie inaczej rozmawiał z tobą twój mąż, czy twoja żona, czy twoje dziecko. A więc do aniołów stróżów dzieci, do aniołów stróżów mężów, żon, a szczególnie rodziców. Każda rodzina, mówimy, również ma swojego anioła stróża. Również przyzywanie wstawiennictwa świętych pańskich, zwłaszcza tych, do których mamy nabożeństwo, którzy szczególnie wsławili się walką z szatanem, chociażby Padre Pio, czy wielu innych świętych pańskich. Również, prawda,
ich wstawiennictwo może naprawdę wiele, wiele, wiele nam pomóc. Świętych obcowanie to jest ta wspólnota, niebo, czyściec, no i my. Przyzywanie wstawiennictwa zmarłych przodków, wielu z nich jest już świętymi w niebie. My ich nie znamy, ale przecież mamy przodków ogromną liczbę, aż do Adama i Ewy. To jest cała ta wspólnota. Szczególnie skuteczne jest przyzywanie wstawiennictwa zmarłych przodków, kiedy modlimy się o uzdrowienie tego drzewa rodzinnego, o przecięcie tych przekleństw, tych złorzeczeń, tego wszystkiego. Jest bardzo, bardzo skuteczne. Bo oni wiedzą już nieraz, że w życiu namieszali. Jeżeli my prosimy ich o pomoc, rzeczywiście mogą ingerować i możemy otrzymać ich pomoc. Kochanie, poza tym korzystanie z sakramentaliów, to co wspomniałem, woda święcona, egzorcyzmowana. Woda święcona, a święta. Woda święcona to jest woda pobłogosławiona przez kapłana. Egzorcyzmowana to jest jeszcze dodatkowa modlitwa, żeby ta woda chroniła też od zła, od złych duchów, od czarów, żeby oczyszczała. Sól egzorcyzmowana tak samo. Może być normalnie używana do jedzenia. Wam wspomniałem, że jeżeli ktoś na produktach żywnościowych, na czymkolwiek dokonywałby jakichś obrzędów, to nasza modlitwa i używanie soli egzorcyzmowanej na przykład łamie moc. A więc kochani, czy dewocjonalia poświęcone, czy w domach waszych krzyże są, czy są obrazy Matki Bożej, nie pochowane na strychach, basementach, jak ja chodzę, nieraz święcę te domy, na strychach piękne, prawda, krzyże pochowane. No co ma nas chronić? Jeżeli nie ma, wstydzimy się, to, bo nie moda. No Pan Jezus to moda, no to rzeczywiście nie wieszajcie. Jeżeli to ma być tylko moda, nie wieszajcie. Mówię. Nie ma sensu. Kochani, czy wasze domy są poświęcone? Czy są poświęcone wasze domy? W Polsce była kolęda. A więc szliśmy sobie i ja święciłem od strychu do piwnicy te domy. Poświęcenie pokoi. Możesz jako matka i ojciec wziąć i pokropić dosłownie pokój dziecka. Wartość krzyżyków poświęconych. Za tym idzie modlitwa Kościoła. Modlitwa Kościoła. Pobłogosław, Panie Boże, ten różaniec. Słuchajcie, tak się błogosławi. Niech każdy, kto będzie używał tego przedmiotu kultu religijnego, otrzyma Twoje błogosławieństwo, Panie. Niech swoją modlitwą wyprasza miłosierdzie dla siebie i dla swoich bliskich. Niech opieka Twoich świętych aniołów mu towarzyszy. Niech niepokalana prowadzi go za rękę drogą zbawienia. Panie, niech nawet samo trzymanie tych przedmiotów chroni tych ludzi od wszelkiego zła. Niech Twoje błogosławieństwo im towarzyszy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest moc, która wypływa z Chrystusowego krzyża, bo kapłan wypływa z Chrystusowego krzyża, kiedy błogosławi sakramentalia. Z mocy sakramentów one korzystają. Również cudowny medalik. Ja bym tu mógł świadectwa o cudownym medaliku opisywać. To dopiero historie są. Kiedy nieraz osobom, ja mówię alkoholikom, narkomanom, dodaj do jedzenia nawet wody egzorcyzmowanej i módl się, bo to nie jest też magia. Módl się też za tego chorego syna czy córkę. Zobaczysz, jaka to jest skuteczność. Nieraz wyczujesz, że on nie chce tego pić, bo może nie chcieć. Kiedyś miałem sytuację, dałem jednemu takiej wody, a on mówi, krew w tej wodzie jest, czy co, jakaś taka niedobra. Dosłownie. Woda święcona, a woda święta. Woda święta to nie jest woda pobłogosławiona przez księdza. Przywozicie wodę często z różnych miejsc cudownych. To nie jest woda pobłogosławiona przez księdza. To jest woda ze świętego źródełka, ale nie jest ona pobłogosławiona, święcona tak zwana. Często przywozicie wodę z różnych innych miejsc kultu, pogańskich albo tych właśnie takich objawień prywatnych, gdzie jakaś tam marmora, jakieś tam historie i w domu to trzymacie. Jeżeli to jest złe objawienie, to ta woda może jeszcze wam szkodzić. Nie bierzcie żadnych przedmiotów z miejsc, które nie są zatwierdzone przez Kościół, chyba że są już jako sanktuaria. Chyba, że jest to ogłoszone jako miejsce modlitwy, no to tak. Ale nie, że gdzieś na rurze pod highwayem i tam już dotykają, wodę święconą sprzedają, tam na banku się Matka Boża objawia, my zwiedzamy te miejsca. No chore, chore. I ludzie uzależnieni od tego. Kochani, no i oczywiście modlitwa rodziców korzystająca z władzy rodzicielskiej, z autorytetu rodzicielskiego. To, co wspomniałem. Władza rodziców na dzieci naprawdę sięga daleko. I możecie błogosławić, możecie uwalniać. Kochani, pomódlmy się na koniec. Zapraszam. Pytam każdego z was,
Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego? Czy wyrzekasz się wszelkiego zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się wszelkiej formy magii, zabobonu, wróżbiarstwa, uzdrowicielstwa okultystycznego, czarów, wszelkiego spirytyzmu i tego wszystkiego, co nie jest zgodne ze zdrową chrześcijańską nauką? Czy odwołujesz wszelkie przekleństwo i złorzeczenie, które mogłeś skierować nawet nieświadomie przeciwko drugiemu człowiekowi? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, narodzonego z Dziewicy Maryi, umęczonego pod Poncjuszem Piłatem, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, w obcowanie świętych, w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne? Taka jest nasza wiara. To jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest chlubą naszą w Chrystusie Jezusie naszym Panu. A ja na mocy sakramentu kapłaństwa jako kapłan przerywam w was wszelkie obciążenie grzechu dziedzicznego, wszelkiego przekleństwa, wszelkiego wpływu magii, czarów, zabobonów, tego wszystkiego, co nie jest zgodne ze zdrową chrześcijańską nauką. I mocą Chrystusa, mocą Jego przenajświętszej krwi przelanej na Kalwarii, wzywając tajemnicy i mocy Ducha Świętego, pieczętuję wasze rodziny i wasze serca przed wszelkim złem, udzielając błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławmy Panu.